Przyjaciele, wiele słów dzisiaj zostało powiedzianych na temat relacji. Dla wielu z was może to być szok, ale coś wam powiem teraz. Powiem wam bardzo ważną rzecz. Bóg wymyślił gatunek ludzki powszechnie zwanym człowiekiem. Stworzył go, aby mieć z nim relacje, aby mieć z nim społeczność. I ten sam Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi, Pan Panów i Król Królów, postanowił stworzyć tego człowieka na swój obraz, jako ducha, mającego duszę i mającego ciało. I ten sam wielki Bóg postanowił pozostawić człowiekowi wolną wolę. Zostawił tobie i mi, każdemu, prawo decydowania. Bóg nigdy nie decydował za człowieka. Wolna wola zawsze była twoim udziałem. Tak jak powiedziałem wam wcześniej, chociaż istotą stworzenia człowieka było to, aby od samego początku zawsze miał on relację z Bogiem. Już pierwszy człowiek popełnił błąd, dał się zwieść, a następnie zaczął się wstydzić i chować. Ludzie przez lata uciekali od Boga. Paradoks polega na tym, że jednocześnie cały czas szukali bezpieczeństwa. Cały czas szukali to w tym, to w tamtym. Powstawały wieże Babel. Dzisiaj nadal powstają, tylko inaczej wyglądają. Dzisiaj ludzie badają kosmos, bo chcą być bezpieczni. Zajmują się klimatem, bo chcą przetrwać. Przyjaciele, coś wam powiem. Bez Jezusa Chrystusa, bez wielkiego, potężnego Boga nie osiągniesz poczucia bezpieczeństwa. Największy grzech ludzkości to niezależność od Boga. To właśnie to, że w swoim sercu decydujesz, że te słowa, które słyszysz, że dzieło zbawienia na krzyżu Golgoty nie ma dla ciebie żadnej wartości. Że wartością jedynie jest dla ciebie to, co przeżywasz, czego doświadczasz. Twoja praca, może twoja szkoła, wykształcenie, plany na wakacje. Gdzie w tym wszystkim jest Jezus? Ludzie, czas się opamiętać. Ten gatunek się pomylił. Nie zbudujesz takiej wieży Babel, aby pominąć Jezusa, aby mimo wszystko być bezpieczny. Nie osiągniesz tego. I mówię ci to nie z perspektywy teoretyka, tylko z perspektywy człowieka, który też szukał bezpieczeństwa. Ja akurat byłem prymusem. Jestem świetnie wykształconym prawnikiem. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii w tym mieście. Ludzie klepali mnie po plecach i mówili, że jesteś człowiekiem sukcesu. Nazywam się Michał Korgol, możecie to sprawdzić. Klepali mnie po plecach, a ja przeglądałem się w ich opiniach. Myślałem, że jak wydam sobie grubą kasę, jak zbuduję piękny dom, kupię nowe samochody, to będę szczęśliwy. W końcu będę bezpieczny. Ale nie byłem. Miałem wszystko, co daje ten świat. Pieniądze, pozycje, szacunek. I ciągle bałem się, co będzie dalej. Chociaż spychałem trudne tematy. Przyjaciele, i właśnie jak byłem w tym momencie mojego życia, tak jak wy teraz, usłyszałem proste słowa Ewangelii, że nie ma znaczenia, kim byłem do tej pory, nie ma znaczenia, jak żyłem, że znaczenie ma tylko to, że Bóg w ten sposób pokochał świat, że 2000 lat temu postanowił sam zejść na ziemię i uratować ten gatunek ludzki, który przez cały czas od niego uciekał. Bóg zszedł na ziemię w ciele człowieka, z miłości do ciebie i do mnie wziął na siebie karę za twoje bezbożne życie. Karę i winę wziął na siebie. Poszedł na krzyż z wyboru, z miłości, aby cię uratować. A następnie zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Przyjaciele, 2000 lat temu, kiedy to się wykonywało na krzyżu Golgoty, zasłona została rozdarta, zasłona w świątyni oddzielająca wcześniej człowieka od Boga została rozdarta. Wystarczy dzisiaj, że uwierzysz w swoim sercu,
że Jezus to Bóg, który zszedł na ziemię w ciele człowieka, aby cię uratować, że zmartwychwstał. Jeśli uwierzysz i wezwiesz Jego imienia nad swoim życiem, dzisiaj będziesz zbawiony. Dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Nieważne, czy rozumiesz to intelektualnie. Nieważne, jak to się ma do tego, co przez całe życie ci wpajano. Powtórzę wam jeszcze raz. Jestem dobrze wykształconym prawnikiem. Myślałem, że w tej wiedzy, w sukcesie i w pieniądzach osiągnę bezpieczeństwo. Ale tam go nie ma. Ale kiedy usłyszałem od ludzi, którzy mówili, że mają osobistą relację z Bogiem, że można go poznać, zawołałem do Niego. Powiedziałem: Jezus, chcę Cię poznać osobiście, tak jak ci ludzie. Chcę Cię poznać. Natychmiast wewnątrz mnie powstało silne przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Wiedziałem, że bez Jezusa jestem nikim, choć nadal tego nie rozumiałem intelektualnie. I pamiętam, któregoś dnia zamknąłem się w pięknej łazience mojego domu i zawołałem do Niego: Jezus, ja wierzę, że Ty jesteś Bogiem. Przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę udawać. Nie chcę dłużej chodzić w maskach. Nie chcę udawać szczęśliwego. Wiesz, ile razy udajesz. Przed kolegami, koleżankami, przed rodziną. Chcesz spełnić czyjeś oczekiwania. Cały czas tak żyjemy. Cały czas dajemy się tak okradać. Bo tak oszukuje ludzi diabeł. Wystarczy prosty akt wiary dzisiaj. Dzisiaj nic nie musisz robić. Do dzieła krzyża nic nie dołożysz. Jezus powiedział: wykonało się. Dzisiaj tylko Twoja decyzja. Tylko Twoja decyzja oddziela Cię od Jezusa. Oddziela Cię od zbawienia. Od tego, abyś po pierwsze już dzisiaj został obywatelem nieba. A po drugie od tego, abyś niszczył dzieła diabła w swoim życiu. Abyś triumfował tutaj. Żyjąc tutaj. Przyjaciele, Jezus powiedział do każdego z was: kładę przed Tobą życie oraz śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo. Ty wybierasz, Ty decydujesz, wybierz życie, abyś żył. Od początku tak było. Bóg nigdy nie sterował ludźmi, nigdy nie bawił się joystickiem. To jest dobry Bóg. Powiedział: ja jestem, wezwij mojego imienia, ja jestem, ale Ty decydujesz, czy Ty mnie chcesz. Przez lata pytali mnie ludzie, mówiłem: tak, jestem wierzący, bo to jest poprawność religijna w tym kraju. Ale tak naprawdę Jezus nie był nikim ważnym w moim życiu. Kiedy studiowałem, kiedy pracowałem, kiedy robiłem biznes, kiedy byłem gdzieś z żoną, nie miał żadnej istotnej pozycji. Rozumiecie? Ludzie klepią bez sensu: tak, 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 jest Bóg. No i co z tego, że jest Bóg? Pytanie, czy Go znasz? Ja Go nie znałem, nikt mi tego nie powiedział wcześniej, że chodzi o relacje, że możesz Go znać, że On jest żywy, że jest osobą. To nie obrazek, nie krzyżyk, nie 10 przekazań, nie co niedziela w kościele. Żywy Bóg. Przyjaciele, jesteśmy tutaj dla was. Jesteśmy ludźmi, którzy mają różne historie, różne świadectwa, ale w którymś momencie uwierzyliśmy, zawołaliśmy do Niego. 7 lat temu narodziłem się na nowo. Narodziłem się na nowo, bo kiedy uwierzysz, to narodzisz się na nowo. Nie z ciała, a z ducha, z Bożego Ducha. I Święty Boży Duch zamieszka w tobie, tak jak 7 lat temu zamieszkał we mnie. Od 7 lat mam z nim społeczność, zobaczcie. Stoję przed wami. Mówię: nazywam się Michał Korgol. Świadczę wam swoim życiem, że Jezus żyje i że możesz dzisiaj Go poznać. Możesz Go poznać, nie potrzebujesz do tego mnie, nie potrzebujesz pośrednika. Chodzi o Twoją decyzję. Zawołaj do Niego dzisiaj. Sprawdź Go. Powiedz: jeśli Ty żyjesz, chcę Cię poznać. On wszystko zrobił 2000 lat temu. Wszystko zrobił. Jezus Chrystus jest ostatnią odpowiedzią Boga dla człowieka. Zrozumcie. Słowo Boże mówi tak: nie ma ani jednego sprawiedliwego, ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I co zrobił Jezus? Zszedł i wziął tą winę i karę na siebie, abyś ty nie musiał ponosić dzisiaj konsekwencji. Bo konsekwencją grzechu jest śmierć, więc wziął na siebie śmierć. Następnie zmartwychwstał, bo jako jedyny był bez grzechu. I ty dzisiaj możesz żyć. Śmierć na krzyżu Golgoty została pokonana. W Jego ranach i w Jego sińcach jest Twoje uzdrowienie. Jeśli jest ktoś wśród was, ktoś chory, nieważne na co, nieważne, czy masz raka, hemoroidy, nie ma znaczenia.
Jeśli dzisiaj chcesz być zdrowy, podejdź, pomodlimy się o ciebie. Położymy na tobie nasze ręce. I tak jak powiedział Jezus, nakażemy chorobie odejść w imieniu Jezusa. Wystaw go na próbę. Wystaw Jezusa na próbę. Wystaw nas na próbę. Nie jesteśmy teoretykami. Bóg jest żywy, przyjaciele. Od 2000 lat Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj i na wieki ten sam. Czas się upamiętać. Opamiętajcie się. On jest. On jest. Ty decydujesz. Jesteśmy dla was. Jeśli chcecie z nami porozmawiać, jeśli chcecie, abyśmy się pomodlili o uzdrowienie, o uwolnienie, ty wiesz, że potrzebujesz zmiany w twoim życiu. A ja ci mówię, potrzebujesz narodzić się na nowo. Każdy człowiek potrzebuje tu spotkać się z Jezusem, tu na ziemi. Każdy człowiek potrzebuje narodzić się na nowo. Mądrze decydujcie. Amen.